troszkę robi selekcji, ale powiedzmy kolarze Movistaru, no to tak super nie stoją w klasyfikacji. No, Rubio, Kolumbijczyk, takie tempo można by dyktować wcześniej, jakby się miało na myśli zwycięstwo etapowe ewentualne, a teraz to już niecały kilometr ma ucieczka do mety. To będzie, no i cały czas takie, no, jeszcze nie wiadomo, kto wygra etap. Ja myślę, że Baiz ruszy, że Baiz da jedną zmianę. O, tu po co Vivo. No to Contador będzie jechał podchodzi z Madrytu na rowerze. Tak jak Fortunato, gdy na Monte Zoncolan wygrał etap. Bardzo możliwe. Nie wiem, czy tam takie zakłady poszły, ale może sam Alberto Contador wystąpi z taką propozycją. Alberto Contador wtedy się z nikim nie zakładał, tylko krzyczał do kamery jak szalony, bo oglądał to film, nagrywał. Jak wygra, to jadę z Madrytu do Mediolanu na rowerze. I tak sam wykrzykiwał do kamery, no i oczywiście to zrobił. Fortunato wygrał etap, a Contador pojechał na rowerze ze swoją grupettą. Nie, wykluczone, że dziś zobaczymy to samo. 800 metrów pozostało do mety. Karel Vácek teraz na prowadzeniu, za nim Davide Baiz, trzeci Simone Petilli. Kolarze, których zupełnie się nie spodziewaliśmy dziś w końcówce jako pierwszych na mecie. Kolarze, którzy uciekali prawie od początku dzisiejszego etapu. Najpierw w czteroosobowym składzie, później zostało ich trzech po pierwszej górskiej premii. No i w trójkę. Teraz dojeżdżają na Gran Sasso Campo Imperatore. Który z nich sięgnie po największy w karierze sukces? Tak, pierwszy zawodowy. Nikt jeszcze nie ma na swoim koncie triumfu zawodowego. Mają zwycięstwo oczywiście w młodzieżowych wyścigach, w juniorskich, w niższej kategorii. No ale taki triumf zawodowy na Giro d'Italia to marzenie każdego. No odżył Karel Vácek. Nabiera tutaj chęci, nabiera rozpędu. Czech z drużyny Koratek cały czas na prowadzeniu. Davide Baiz, Olo Cometa drugi i Davide Petilli, Intermarché Circus Wanty. Najbardziej doświadczony z całej trójki Włoch na końcu. Ale wszyscy skrzywione miny, wszyscy cierpią. Wszyscy już czują bardzo skutki dzisiejszego etapu. No to już jest bardzo duże zmęczenie. 400 metrów pozostało do mety. No w niekorzystnej pozycji teraz Karel Vácek. Cały czas ci dwaj włoscy rywale zostawiają go na prowadzeniu. Simone Petilli spokojnie na trzeciej pozycji. Davide Baiz, który ani razu nie atakował, bo i Vácek, i Petilli atakowali na tym podjeździe. A Davide Baiz jakby czekał, żeby dać tę ostatnią zmianę na mecie. 300 metrów. No tak, to jeszcze jest kawałek. Jeszcze na taki finisz może zbyt daleko. Warto jeszcze poczekać. Petilli. Petilli lewą stroną rusza jako pierwszy, najbardziej doświadczony Włoch z Intermarché Circus Wanty. Czy zdoła odjechać? Czy zdoła odjechać? Nie odjechał. Nie odjechał. Poprawia Davide Baiz. O, czyżby zwycięstwo dla Eolo Cometa? Zdecydowanie tak. Eolo Cometa będzie miało triumf. Davide Baiz wygrywa. Alberto Contador będzie szalał. Czy pojedzie z Madrytu do Rzymu na rowerze? O tym się przekonamy. Ale Eolo Cometa ze zwycięstwem na Gran Sasso. Tak jest. Wydawało się, że to Simone Petilli, a to Davide Baiz. Czekał. Nie zaatakował ani razu na tym podjeździe. Dał tę ostatnią zmianę. Zaatakował tuż przed metą. Ile to było? Jakieś 100 metrów. No i zdecydowanie wygrywa. Karel Vácek zajmuje drugie miejsce, a Simone Petilli będzie trzeci. No zupełnie niespodziewane podium siódmego etapu Giro d'Italia. 218 km, 4000 metrów przewyższenia etapu. Ucieczka od samego startu do samej mety. Coś niesamowitego. Davide Baiz chyba sam w to nie wierzy. Jest w szoku, ale naprawdę zwycięstwo na Campo Imperatore, na Gran Sasso d'Italia należy do Davide Baiza i drużyny Eolo Cometa. No mają Alberto Contador i Ivan Basso rękę, Darek, do tych trudnych etapów Giro d'Italia. Tak, wygrywali dwa lata temu, no, Fortunato na Monte Zoncolan wygrywał etap Giro d'Italia. W tym roku na Gran Sasso d'Italia mają triumf etapowy. Na z tyłu, bez testów, bez sprawdzania, liderzy nie sprawdzili dyspozycji ani swojej, ani rywali. Spora grupa dojeżdża, no takiej grupy chyba nikt się nie